30 dzień września 2023 roku, ostatni dzień ostatniego miesiąca, trzeciego kwartału tego roku. No i zapraszam Państwa na spotkanie na szczycie grupy pierwszej, trzeciej ligi ze stadionu w Sulejówku. Kłania się Państwu Przemysław Płatkowski, a dziś zapraszam na mecz dwóch beniaminków. Victoria Sulejówek gra z GKS-em Bełchatów. Dwaj beniaminkowie, ale w sytuacjach jakże różnych. Gospodarze mający ogromne aspiracje do tego, żeby zagościć na tym poziomie rozgrywkowym na dłużej, może wejść jeszcze nieco wyżej. Goście mający swoje spore problemy w ostatnich latach walczą o to, żeby nawiązać do czasów świetności, które przecież były w ich historii nie tak dawno temu. Po 9 kolejkach gospodarze Victoria na miejscu 9 w tabeli, 17 punktów, 5 wygranych, 2 remisy, 2 porażki. Goście z Bełchatowa 6 zwycięstw, 2 razy dzielili się punktami i raz zeszli z boiska pokonani, mając na koncie punktów 20. Przedstawię teraz składy, w jakich wystąpią obie drużyny. Za moment powinniśmy zobaczyć piłkarzy już wychodzących na boisko, a drużyny zagrają w następujących zestawieniach. Zacznę od składu gospodarzy. W bramce z numerem 22 Borys Kwiatkowski, dalej z trójką Konrad Śliwka, 6 Rafał Dębski, 7 Konrad Rudnicki, 9 Julian Świątek, 19 Maciej Wilanowski, 20 Marcin Kozłowski, z numerem 23 kapitan zespołu Sebastian Pindor, 25 Patryk Wielgosz, 44 Stanisław Ławcewicz i z numerem 77 Filip Arak. Widzą Państwo w tej chwili piłkarzy i sędziów wychodzących na boisko. Goście z Bełchatowa zagrają w następującym zestawieniu. W bramce z 1 Leonid Otczenaszenko, 2 kapitan zespołu Mateusz Szymorek, 3 Miłosz Nowak, 5 Jarosław Trzeboński, 7 Bartłomiej Bartosiak, najlepszy strzelec zespołu z Bełchatowa w tym sezonie, 9 Przemysław Zdybowicz, 15 Sebastian Ochocki, 17 Serhii Napołow, z numerem 27 Mariusz Holik, a z 30 zagra dzisiaj Łukasz Wroński. Ten mecz poprowadzą sędziowie z województwa kujawsko-pomorskiego, głównym arbitrem pan Adam Marczuk, a na liniach będą mu pomagali panowie Krzysztof Kaczmarek oraz Paweł Bartoszewski. Dziś Victoria Sulejówek w jednolitych żółtych strojach, goście z Bełchatowa stroje zielone. No i proszę Państwa, trzeba wspomnieć o tym, że na naszych oczach dzieje się w tym momencie historia. Za chwilę w zasadzie będzie się działa w momencie rozpoczęcia tego meczu, gdyż jest to pierwszy w historii bezpośredni pojedynek między tymi drużynami. Victoria Sulejówek jeszcze nigdy nie mierzyła się z GKS-em Bełchatów. Co więcej, jedyną wiktorią, z jaką kiedykolwiek grali brunatni, to Wiktoria Ostrzeszów, dziś w 5. Lidze Wielkopolskiej, a ten pojedynek miał miejsce w sezonie, no dawno, w większości piłkarzy Wiktorii nie było jeszcze na świecie, z tych, którzy dzisiaj grają w sezon 1990-91 na poziomie ówczesnej trzeciej ligi. I jeszcze bojowe okrzyki jednych i drugich i za moment arbiter rozpocznie to spotkanie. Spotkanie, które jest małym jubileuszem dla trenera GKS-u Bełchatów. Pan Bogdan Jóźwiak, pracujący w klubie z województwa łódzkiego od sezonu 2023, trafił do tego klubu w czerwcu ubiegłego roku. Dziś po raz 50 zasiadł na ławce trenerskiej Bełchatowa. A rozlosowano strony oraz posiadanie piłki. Już wszystko gotowe do rozpoczęcia tego spotkania. Sędziowie sprawdzili mocowania siatek. Udają się na linię. No i zaczyna Victoria Sulejówek. Pierwszy gwizdek. Natychmiast próba dalekiego zagrania. Do przodu Sebastian Pindor, kapitan zespołu. Teraz Stanisław Ławcewicz walczy na prawej stronie. Ławcewicz dobrze się przedarł, ale piłka nieco mu odskoczyła i od bramki rozpocznie golkiper brunatnych Leonid Otczenaszenko. Otczenaszenko, urodzony w Łódzku, 25-letni bramkarz, chociaż całą swoją karierę piłkarską spędził w Polsce od 2015 roku. Posiada polski paszport, a w swoim piłkarskim CV ma na koncie również grę w Koronie Kielce, Wiśle Puławy, Stali Rzeszów czy Arce Gdynia. A rozpoczął krótko Otczenaszenko. Próba zagrania do przodu. Tam był Filip Arak, który przerwał tę sytuację. Teraz dobre odegranie do przodu. No i zobaczmy. Ściga się tam Przemysław Zdybowicz. No i będzie rzut wolny i pierwsza kara indywidualna w tym spotkaniu. Żółtą kartką ukarany. Chociaż no nie, to jest... Tak jest, żółty kartonik dla zawodnika Wiktorii. To jest bodajże Filip Arak, grający z numerem 77. Przepraszam, to był Rafał Dębski. No i będzie rzut wolny dla GKS-u Bełchatów. Już w drugiej minucie faulowany był Przemysław Zdybowicz. Trzej piłkarze Bełchatowa ustawieni przy piłce z numerem 7, w tej chwili dwóch, z numerem 7 Bartłomiej Bartosiak i z 17 Serhii Napołow. Trzyosobowy mur. Jeszcze sędzia oddala zawodników Wiktorii od piłki. Ustawieni w murze Rudnicki, Wielgosz i Julian Świątek. No i zobaczymy, kto wykona ten stały fragment gry, czy Bartosiak, czy Napołow. Piłka ustawiona, nie ma na linii pola karnego. Napołow bezpośrednio, ale jego uderzenie przechodzi ponad bramką Borysa Kwiatkowskiego. Kwiatkowski wrócił do międzysłupki Wiktorii Sulejówek po jednym meczu przerwy przed tygodniem. Nie było go w Bełchatowie, przepraszam, w Białymstoku. Grał wówczas Juliusz Koprowicz, a przed tygodniem Wiktoria dwa razy musiała gonić wynik w starciu z Jagiellonią 2 Białystok. Dwukrotnie to się udało. Dzięki bramkom Juliana Świątka i Jana Dzigały Wiktoria wywiozła z Białegostoku punkt. Natomiast GKS Bełchatów bardzo wysoko i wyraźnie wygrał u siebie z ŁKS-em Łomża aż 5-1. No i ponownie ruszają goście. Wrzutka, próba wrzutki w pole karne w wykonaniu grającego z numerem 6 zawodnika Bełchatowa. I ponownie od bramki zaczyna Borys Kwiatkowski. Wspomniałem na początku o tym, że GKS Bełchatów walczy o przywrócenie tego, co było w mieście przed kilkunastu laty. Łącznie 12 sezonów GKS-u w najwyższej klasie rozgrywkowej, 29. miejsce w tabeli wszechczasów. No i największym sukcesem jest bez wątpienia tytuł wicemistrzowski wywalczony w 2007 roku. Jeszcze na dwie kolejki przed końcem gracze prowadzeni wówczas przez trenera Oresta Lęczyka byli na pierwszym miejscu. Już powoli chłodziły się szampany w Bełchatowie. Ostatecznie to prowadzenie zostało utracone. Mistrzostwo pojechało do Lubina, ale dzięki drugiemu miejscu w lidze bełchatowianie mogli zagrać w europejskich pucharach, ale o tym może za moment, bo oto kontratak Wiktorii. Julian Świątek, ach, uciekał lewą stroną Patryk Wielgosz, nie doszła do niego piłka. No i natychmiast ruszył Miłosz Nowak, indywidualnie. Nowak odegranie na prawą stronę do Bartosiaka, Bartosiak dośrodkowanie nieco przeciągnięte, nie doszedł do piłki Łukasz Wroński. Jeszcze nie koniec akcji, Wroński, piłka dochodząca. Miłosz Nowak jeszcze raz, ale futbolówka ląduje w rękach Borysa Kwiatkowskiego. Dzięki wywalczeniu tytułu wicemistrzowskiego w 2007 roku bełchatowianie mieli prawo gry w europejskich pucharach, dokładnie w eliminacjach do pucharu UEFA. Pierwsza runda z Amerii Tbilisi wygrana, by w kolejnej decydującej przegrać z Dnipro Pietrowsk w dwumeczu. I teraz szansa, będzie rzut rożny dla drużyny z Bełchatowa. W tym dwumeczu z Dnipro był wynik 1-1 na wyjeździe, porażka 2-4 u siebie. Rzut rożny dla GKS-u Bełchatów, niemal cała drużyna Wiktorii we własnym polu karnym. Zobaczymy, jak to zostanie rozegrane. Będzie dośrodkowanie piłki odchodzącej. Strzałach! I będzie dogranie, będzie rozpoczęcie gry od bramki. Próbował, jeśli dobrze widziałem, Serhii Napołow. Ale od początku meczu zarysowuje się przewaga podopiecznych trenera Bogdana Jóźwiaka, trenera, który ma w swoim trenerskim CV chociażby prowadzenie Ursusa Warszawa Pelikana Łowicz, obecnego lidera tej grupy trzeciej ligi Lechii Tomaszów Mazowiecki zaczynał swoją pracę trenerską w Legionowi, a jako piłkarz rozegrał również ponad 150 spotkań w naszej Ekstraklasie. Chociażby w barwach łódzkiego Widzewa, Wisły Płock czy RKS-u Radomsko. Nie opanował teraz piłki Świątek. Przejął ją jeden z zawodników Bełchatowa. No i teraz doskonałe podanie do Przemysława Zdybowicza. Zdybowicz, odegranie do Łukasza Wrońskiego. Wroński traci piłkę, ale ma duże problemy Patryk Wielgosz z tym, żeby wyprowadzić akcję spod swojej bramki. Piłka wychodzi na aut po nieudanym zagraniu Wielgosza. Mariusz Holik do Patryka Skóreckiego. Przepraszam, to jest Jarosław Trzeboński. Próba zagrania na prawą stronę do Sebastiana Ochockiego. Ochocki traci jednak piłkę. Zdobycie tytułu wicemistrzowskiego przez GKS Bełchatów było szczytowym momentem w historii tego klubu. W 2013 roku spadek do pierwszej ligi, powrót na rok do Ekstraklasy, by w 2015 roku pożegnać się już z nią jak na razie na dobre. Zaczęły się problemy finansowe zespołu brunatnych. W 2022 roku klub nie został zgłoszony do rundy wiosennej. W kwietniu ubiegłego roku ogłoszono upadłość spółki GKS Bełchatów. Powstał nowy twór Akademia GKS, która jest kontynuatorem tradycji tej drużyny, która kilkanaście lat temu dała paru reprezentantów Polski naszej drużynie narodowej, chociażby Łukasza Gargułę, Radosława Matusiaka, Dawida Nowaka, a wcześniej Jacka Krzynówka czy jego imiennika Jacka Berensteina. Jacek Berenstein, mimo że za 2 tygodnie skończy 50 lat, wciąż pozostaje piłkarsko aktywny. Można go spotkać i w rozgrywkach amatorskich, boiskowych i halowych. Chociażby nie tak dawno temu można go było oglądać w Radomsku podczas charytatywnego Pucharu Niezdobywców Pucharów. Będzie jeszcze jeden rzut z autu dla Wiktorii. No, ale potrzebna jest piłka, ta wyleciała w trybuny. Już wróciła do Wielgosza. Wielgosz do tyłu, do Araka. Arak do Dębskiego. Dębski jest tam naciskany, ale sędzia dopatrzył się przewinienia i od rzutu wolnego zacznie Wiktoria. Cały czas zapełnia się stadion przy ulicy Krasińskiego. Blisko 10 minut gry za nami, ale fani wciąż zapełniają krzesełka. Naprawdę tych wolnych miejsc jest dzisiaj niewiele. No myślę, że jest największa frekwencja jak na razie w tym sezonie, bo i mecz przecież szczególny. Jest to z drugiej strony ostatnia w tej rundzie wizyta w Sulejówku drużyny spoza województwa mazowieckiego, bo pozostały poza tym spotkaniem jeszcze 3 mecze domowe dla podopiecznych trenera Łukasza Ryczkowskiego. Wszystkie będą rozegrane z drużynami z Mazowsza, ale o tym może za chwilę, bo oto Konrad Śliwka, dośrodkowanie, będzie pierwszy w tym meczu. Rzut rożny dla Wiktorii. Jeszcze do Sulejówka przyjadą w tej rundzie za 2 tygodnie Legia 2 Warszawa, w ostatni weekend października Broń Radom, a 11 listopada zagra tutaj Mławianka Mława, ubiegłoroczny Beniaminek. Rzut rożny, no i widzimy na linii 16 metra. Próba wykonania szarańczy Marka Motyki. Zobaczymy też, jak Julian Świątek rozegra ten rzut rożny, bo blisko niego jest Marcin Kozłowski. Ale myślę, że Świątek będzie dośrodkowywał bezpośrednio w 16. Tak też się właśnie dzieje. Julian Świątek nie doszedł do piłki Rudnicki. Utrzymali się gospodarze przy piłce. Pindor. Kozłowski. Kozłowski. Dobra wrzutka. I gol! 1-0! Victoria Sulejówek obejmuje prowadzenie. Doskonałe dośrodkowanie Marcina Kozłowskiego. Piłka wybita przed pole karne. Doskonała wrzutka prosto na głowę Konrada Rudnickiego. I w 11 minucie gospodarze obejmują prowadzenie. Trzeci gol Konrada Rudnickiego w tym sezonie, dzięki czemu na ten moment jest on najskuteczniejszym strzelcem drużyny trenera Ryczkowskiego w tym sezonie. No i zobaczymy, jak na tę bramkę zareaguje drużyna z Bełchatowa. Trener Bogdan Jóźwiak mówił, że no tutaj siłą Wiktorii jest stabilizacja po awansie. Nie było dużych ruchów kadrowych. Przyszli jedynie trzej piłkarze. I trener Jóźwiak chwalił Wiktorię za stabilizację w grze, powtarzalność, grę bez kompleksów, nawet przeciwko wyżej notowanym przeciwnikom. No i w tej chwili sam jego zespół boleśnie się o tej stabilizacji i grze bez kompleksów przekonał. Ruszają w tej chwili goście. Lewą stroną zejście na prawą nogę, ale wyrzucił się w tej chwili tym driblingiem Bartłomiej Bartosiak poza linię końcową i zacznie od własnej bramki Wiktoria. Bartłomiej Bartosiak, najskuteczniejszy w tym sezonie strzelec GKS-u Bełchatów. 6 goli na koncie, jest trzeci na liście klasyfikacji strzelców tej grupy trzeciej ligi. Bartosiak jest jednym z tych zawodników, którzy pamiętają Ekstraklasę w Bełchatowie. Jako młody chłopak sam kilka takich spotkań zaliczył, no i może się poszczycić m.in. golem strzelonym Legii Warszawa w zremisowanym 2-2 meczu w 2010 roku. Zaczął Kwiatkowski, teraz Arak, ale nie spieszy mu się z rozegraniem tej akcji, podchodzi wyżej Zdybowicz, Arak do Wielgosza. Próba zagrania Wielgosza na lewą stronę do Kozłowskiego. Ten nie miał szans, żeby do tej piłki dojść. No i od wrzutu z autu zacznie Miłosz Nowak. Obaj trenerzy cały czas przy linii bocznej, cały czas dający wskazówki swoim piłkarzom. Chociaż trzeba przyznać, że na razie bardziej żywiołowo na boiskowe wydarzenia reaguje szkoleniowiec gospodarzy. Pan Jóźwiak bardzo spokojnie obserwuje bieg wydarzeń. Zaczęli Bełchatowianie. Teraz dobry pressing Juliana Świątka na Sebastianie Ochockim, ale piłka nadal będzie dla drużyny gości. Ochocki jest naciskany. No i był teraz faul strzelca gola Konrada Rudnickiego. Jarosław Trzeboński. Próbuje Bełchatów teraz rozegrać swoją akcję lewą stroną. Cofnął się nieco Zdybowicz. Pokazuje się na prawej stronie Sebastian Ochocki. Do niego właśnie trafiła ta piłka. Ochocki, Łukasz Wroński. Wroński dośrodkowanie, ale zbyt głębokie, żeby mógł dojść do tej piłki. Przemysław Zdybowicz, 23-letni napastnik GKS-u Bełchatów z przeszłością w Wiśle Kraków. Kupiony przez Wisłę 3 lata temu, jednak przy Rejmonta nie zdołał się przebić. Najpierw wrócił do Bełchatowa na wypożyczenie, a później już na zasadzie transferu definitywnego. No, niesieni również tym wynikiem są i dopingiem kibiców są gracze z Sulejówka. W tej chwili słyszymy wsparcie sporej grupy sympatyków Wiktorii Sulejówek. Kwiatkowski musi uważać, bo już tam jest Zdybowicz, czyhający na błąd młodego bramkarza. Niedokładne wybicie Kwiatkowskiego, przejął piłkę Mariusz Holik. Trzeboński. Górna piłka w kierunku Bartłomieja Bartosiaka. Ach, teraz niedokładne zagranie Sebastiana Pindora, to mogła być dobra ofensywna akcja Wiktorii. Walczy tam Julian Świątek, Świątek doskonale poradził sobie z Ochockim. Julian Świątek, Świątek dośrodkowanie, ach! Małe nieporozumienie między Leonidem Otczenaszenką a jednym z obrońców Bełchatowa. Skończyło się bez konsekwencji, próba dośrodkowania i goście wybijają piłkę sprzed swojego pola karnego. Ławcewicz, Rafał Dębski. Miał obok Macieja Wilanowskiego, nie zdecydował się na podanie. Stanisław Ławcewicz z pierwszej piłki poszukał Konrada Śliwki. ale to dogranie młodego obrońcy było nieco za mocne. Piłka wyasekurowana ląduje w rękach Leonida Otczenaszenki. Wspomniałem, że jest to pierwszy mecz tych drużyn w historii, już w długiej historii i jednych, i drugich. Jest jeden piłkarz, który grał i tu, i tu. Już niestety świętej pamięci Marek Jakubczyk, grał w latach 90. w Bełchatowie, później jeszcze grał w Jagiellonii, Białystok, Śląsku, Wrocław, przez moment w Izraelu, kończył karierę w 2011 roku. Tutaj w Sulejówku niestety odszedł w 2014 roku z powodu choroby nowotworowej. Teraz faulowany Maciej Wilanowski przez Przemysława Zdybowicza. No, Zdybowicz dość często cofa się w głąb pola, chcąc pomóc swoim kolegom w rozegraniu. Świątek. Patryk Wielgosz, prosta strata, no i musi uważać Wiktoria. Rozegranie na prawą stronę do Łukasza Wrońskiego. Nie zdążył Wroński. Za mocne nieco to podanie od Patryka Skóreckiego. Drużyna GKS-u Bełchatów przyjechała w delikatnym osłabieniu. Kontuzja mięśnia przywodziciela wykluczyła Artura Golańskiego. Również dyspozycja zdrowotna stawiała pod znakiem zapytania występ Kamila Jasińskiego, którego dziś w kadrze meczowej nie ma. Kontuzjowany również Marcel Sadziński i on również nie przyjechał tutaj do Sulejówka. Ponadto niektórzy z zawodników mają w nogach jeszcze środowy mecz w ramach Okręgowego Pucharu Polski z drużyną Lechii 2 Tomaszów Mazowiecki, wygrany przez Bełchatowian 2-0, chociaż akurat na to spotkanie trener Jóźwiak desygnował głównie zawodników rezerwowych. Rafał Dębski dobrze poszukał Konrada Śliwkę, Śliwka na pozycji spalonej. Już rozpoczęli Bełchatowianie. Trzeboński na lewą stronę. W środku był Serhii Napołow, do niego zagranie, ale Napołow naciskany musi wycofywać piłkę do swojej linii defensywnej. Jest po prawo Sebastian Ochocki, zdecydował się Trzeboński na inne rozegranie i faulowany w środku pola Serhii Napołow. Szybko wznowił grę Miłosz Nowak do lewej strony. No i uwaga, jak goście rozegrają tę akcję, dobre podanie na obieg, ale nie doskonale zablokował możliwość dośrodkowania Rafał Dębski i od własnej bramki zacznie po raz kolejny Borys Kwiatkowski. Blisko 20 minut gry za nami. Cały czas prowadzenie Wiktorii Sulejówek po bramce Konrada Rudnickiego w 11 minucie meczu. Dobrze przejął teraz piłkę Kozłowski. Arak ma z lewej strony Wielgosza, ma też w środku Wilanowskiego. Do niego zagranie. Maciej Wilanowski, 2 asysty w tym sezonie. Arak ponownie z Dębskim. Po prawej stronie jest niepilnowany Stanisław Ławcewicz, ale Arak zdecydował się na rozegranie tej akcji przez środek. Strata piłki. Filip Arak. Wielgosz natychmiast naciskany przez Łukasza Wrońskiego. Sebastian Pindor. Powrót Pindora do składu. Tym samym opaskę stracił dotychczasowy kapitan w spotkaniu Wiktorii Rafał Dębski. Ach, to się mogło skończyć błędem. Odegranie do między Dębskim a Arakiem. Ja mszczychał na błąd Patryk Skórecki. Sebastian Pindor do przodu. Utrzymują się gospodarze przy piłce. Dobre górne podanie, miękkie do Juliana Świątka na lewej stronie. Świątek schodzi do środka. Świątek, jego firmowa akcja. Julian Świątek! Ach, ugrzęzła gdzieś piłka między nogami Konrada Rudnickiego i Jarosława Trzebońskiego. Teraz faulowany z numerem 15 Sebastian Ochocki. Przepraszam, to był Serhii Napołow z 17. Zacznie od rzutu wolnego na własnej połowie drużyna bełchatowa i jeszcze sędzia każe poczekać ze wznowieniem tej gry. Dopiero teraz mogą zacząć goście. Ochocki do przodu. Odegranie do Wrońskiego. Wroński do tyłu. Teraz małe nieporozumienie między Holikiem a Nowakiem. Próba zagrania do przodu tej piłki. Podnosi się też doping kibiców GKS-u Bełchatów ustawionych przed stadionem. Przyjechali tutaj sporą grupą autokarem. Wywiesili flagę pilnowani przez stróżów porządku. Także myślę, że możemy tutaj mieć bardzo dobry pojedynek nie tylko na boisku, ale także kibicowsko. Sebastian Pindor cofnięty do środka obrony. Oddaje piłkę Dębskiemu. Dębski jest naciskany. No, trzeba pochwalić, myślę, Bełchatów za te próby pressingu wywierane już w linii obronnej przeciwnika. Ale jak na razie nie są one tak skuteczne, jak chcieliby sami zawodnicy gości i ich trener Bogdan Jóźwiak. Będzie teraz rzut wolny z dobrej pozycji do dośrodkowania. Faulowany był Miłosz Nowak. Całym zespołem będzie się broniła Wiktoria. Dwuosobowy mur przy piłce Bartłomiej Bartosiak oraz Serhii Napołow. Jeszcze poprawia ustawienie muru. No, ustawienie zawodników w polu karnym sugeruje, że to będzie wrzutka w kierunku dalszego słupka. Serhii Napołow lewą nogą. Wybita ta piłka. Jeszcze strzał z dystansu Sebastiana Ochockiego, ale piłka leci daleko, daleko ponad bramką. Serhii Napołow, zawodnik, który dośrodkowywał piłkę z rzutu wolnego, również postać o sporym doświadczeniu, blisko 30 występów w ukraińskiej ekstraklasie. Najpierw jako piłkarz Metalista Charków, później grał jeszcze w WPK Achro Szewczenkiwka. Ochocki. Wycofanie do Miłosza Nowaka, ale Nowak nie miał za bardzo możliwości rozegrania tej akcji do przodu. Znów Ochocki podłączył się na prawym skrzydle. Ochocki, dobre zagranie do Napołowa. Nie było tam spalonego. Jeszcze raz Ochocki na prawej stronie. Pokazuje się tutaj Miłosz Nowak. Przerzucenie akcji na stronę lewą. Dalekie dośrodkowanie w pole karne w kierunku Przemysława Zdybowicza. Lot, piłka jednak wybita. No i teraz to Bełchatów stara się przejąć inicjatywę. Stara się zdominować Wiktorię, przejąć jak największą powierzchnię boiska, żeby znaleźć się możliwie najbliżej bramki strzeżonej przez Borysa Kwiatkowskiego. Stanisław Ławcewicz. Ławcewicz, dobra, teraz dwójkowa akcja z Maciejem Wilanowskim. Jeszcze raz Wilanowski, Konrad Śliwka. Śliwka ma na plecach jednego zawodnika Bełchatowa doskonale. Teraz Śliwka, Ławcewicz, ach! Prosta strata młodego obrońcy. Szkoda, bo to mogła być dobra akcja, dobra wymiana podań. Najpierw między Ławcewiczem a Wilanowskim, później między Ławcewiczem a Konradem Śliwką. I cała akcja kończy się stratą stratą Ławcewicza grającego z numerem 44. I znów to gospodarze próbują rozgrywać z własnej linii, z własnej strefy obronnej. Rafał Dębski. No, chce poszukać Filipa Araka, ale tam czyhał już Przemysław Zdybowicz na błąd Dębskiego. Próba zagrania do Rudnickiego. Rudnicki zgrywa głową do Świątka. Świątek nie przejął piłki, ale zobaczmy, Julian Świątek przed szansą. Świątek indywidualnie, Świątek, ach! Nieudana akcja, faulowany teraz grający z numerem 7 w zespole gości Bartłomiej Bartosiak, no i żółtą kartką ukarany Rafał Dębski. No ale to jest, proszę Państwa, zdaje się drugi żółty kartonik dla Rafała Dębskiego. Tak jest. A jednak, no, zostaje Dębski, a zatem ten... Nie, schodzi Rafał Dębski, a zatem druga żółta kartka, no i druga czerwona kartka już w tym sezonie, bo jak wiemy zszedł za dwie żółte kartki także przed 4 tygodniami w meczu z Wartą Sieradz przegranym 0-1 i od 28 minuty Victoria Sulejówek będzie grała w 10. Zaczęli goście. Sebastian Ochocki do środka, Miłosz Nowak, Serhii Napołow. Cały czas próbują poszukać miejsca na lewej stronie piłkarze gości, ale piłka wróciła do linii obrony, daleki przerzut do Sebastiana Ochockiego, celny opanował Ochocki, by natychmiast wycofać do Mariusza Holika. Holik na drugą stronę i znów piłka wraca na lewe skrzydło. Próba dalekiego zagrania do grającego z numerem 30 Łukasza Wrońskiego. Podanie za mocne i zacznie Victoria Sulejówek. Ma pretensje teraz Bogdan Jóźwiak do swoich piłkarzy za to niedokładne rozegranie akcji. Podszedł do linii bocznej, rozkładając ręce, krzycząc coś do swoich zawodników. Bo na razie faktycznie z posiadania piłki, z tej przewagi, którą Bełchatów próbuje co jakiś czas wywalczyć, wynika naprawdę niewiele. Zaczyna Kwiatkowski. Dobrze przejął piłkę Zdybowicz. Znów cofnięty do środka pola. Jest z prawej strony Bartosiak, teraz został dostrzeżony. Bartosiak obiega go Ochocki, Ochocki nie było spalonego, Ochocki dośrodkowanie, nikt nie zamknął tej akcji, jeszcze strzał obok bramki. Dobre dośrodkowanie Sebastiana Ochockiego, żaden z jego kolegów nie był w stanie domknąć tej akcji strzałem. Ten oddał Patryk Skórecki, mocne uderzenie z lewej nogi, piłka minęła jednak bramkę o kilka centymetrów. No, zobaczymy też, czy w przerwie trener Ryczkowski zdecyduje się na jakieś korekty w składzie i uzupełnienie tego braku, tej luki w defensywie spowodowanej zejściem Rafała Dębskiego. Teraz dobre zgranie piłki do Juliana Świątka, Świątek i Otczenaszenko, Świątek! Nie ma bramki! Piłka trafia w słupek, ach! No tu już się podniósł na stadionie okrzyk radości, bo wszyscy widzieli tę piłkę w bramce. Dobre wyjście Juliana Świątka. Uderzenie lewą nogą w kierunku dalszego słupka od golkiper Bełchatowa Leonid Otczenaszenko nie miałby tutaj nic do powiedzenia. Piłka wybita na rzut rożny. No i podniósł się znów głośniejszy doping gospodarzy. Julian Świątek pokazuje, jak ten korner zostanie rozegrany. Świątek! Próba dokręcenia piłki w pole bramkowe. Nikt jednak nie zdołał oddać strzału i z kontratakiem wychodzi Bełchatów, Zdybowicz. Znów Zdybowicz. Wroński. No, ucierpiał teraz Zdybowicz, sędzia przerywa grę i to będzie rzut wolny dla GKS-u Bełchatów. Żółta kartka dla Konrada Rudnickiego. A zatem kolejny zawodnik Wiktorii, który musi uważać, musi grać ostrożniej do końca tego spotkania. dwukrotnie zatem Rudnicki zapisał się w protokole sędziowskim tego spotkania. Najpierw gol, teraz upomnienie. Zaczęli Bełchatowianie niespełna kwadrans gry do końca pierwszej połowy. Faulował znów Rudnicki. Szybko rozpoczęli goście. Serhii Napołow do przodu, uderzenie z dystansu, ale ta piłka gdzieś się ugrzęzła w nogach zawodników z Bełchatowa. Nie był. Będzie rzut wolny dla Wiktorii i żółtą kartką ukarany za to wejście. Zdaje się grający z numerem 15 Sebastian Ochocki. A, przepraszam, to był jednak Bartłomiej Bartosiak. Próbował wyjść z kontratakiem Julian Świątek, powalony i od rzutu wolnego rozpocznie Patryk Wielgosz. No, głośno kibice wyrażają niezadowolenie z takiej decyzji. Mówię oczywiście o decyzji o niewpuszczeniu zawodników z Bełchatowa na trybuny. Zaczyna Bełchatów, Bartosiak, oddanie piłki do Ochockiego, Nowak. Trzeboński, od razu oddanie na lewą stronę, teraz był Wroński. I znów wycofanie piłki do linii obronnej GKS-u Bełchatów, znów poddenerwowany trener Jóźwiak, bo na razie gra jego zespołu nie wygląda najlepiej, mało tak naprawdę składnych akcji, jakichś prób szybszego rozegrania z akcji ofensywnych. Jest teraz szansa dla gości, dośrodkowanie, będzie rzut rożny, ale tutaj w kole środkowym leży jeden z zawodników Wiktorii, to jest, zdaje się, Julian Świątek. Będzie potrzebna pomoc. Sędzia prosi pomoc medyczną o wejście i udzielenie wsparcia zawodnikowi, który ucierpiał. Teraz z kolei trener Ryczkowski, korzystając z chwili przerwy, przywołuje swoich zawodników, dając im wskazówki taktyczne. No i przy okazji gospodarze wykorzystują tę chwilę przerwy na uzupełnienie płynów. Jeszcze krótkie przypomnienie założeń przedmeczowych. Mówił po poprzednim meczu rozegranym 2 tygodnie temu tutaj na stadionie przy ulicy Krasińskiego trener Łukasz Ryczkowski po meczu wygranym 1-0 z Legionowią Legionowo, że ważne jest mieć plan na mecz, ale równie ważne jest ten plan realizować na boisku. I na razie to on może się poszczycić, na razie to jego zawodnicy nieco lepiej wywiązują się z tych przedmeczowych założeń, bo na 10,5 minuty przed końcem pierwszej połowy prowadzą 1-0. Przypomnę, gola strzelił Konrad Rudnicki w 11 minucie. Jest to jego 3. trafienie w tym sezonie. Żaden z pozostałych zawodników Wiktorii nie ma na koncie tylu trafień. 3 gole Rudnickiego, 2 trafienia Jana Dzigały, Konrada Śliwki i Juliana Świątka i po jednym golu na koncie mają Rafał Dębski. Ale o tym może za moment, bo wznowił Bełchatów, szansa i będzie rzut rożny. Po jednym golu w drużynie Wiktorii mają na koncie Rafał Dębski, Marcin Kozłowski, Stanisław Ławcewicz, Joachim Majchrzak oraz Mikołaj Misiak. Jest rzut rożny dla GKS-u, krótko rozegrany, będzie za chwilę wrzutka w pole karne, a jednak nie, oddanie na połowę, ach! Próba bezpośredniego strzału. Serhii Napołow zszedł na prawą nogę, oddana mu piłka przez zawodnika, do którego dogrywał z rzutu rożnego. Napołow próbował wykończyć tę akcję indywidualnie, zabrakło skuteczności. Mobilizuje, cały czas podpowiada swoim piłkarzom trener Bogdan Jóźwiak. On już posiada spore doświadczenie na poziomie trzecioligowym, tak jak mówiłem w przeszłości. Ursus Warszawa, Legionowia, Lechia Tomaszów Mazowiecki. No i będzie zmiana za moment w zespole Wiktorii Sulejówek na 9 minut przed przerwą. Gotowy do wejścia jest z numerem 10 Jan Dzigała, a boisko musi opuścić, bo Konrad Rudnicki, strzelec gola, jednak mimo udzielonej pomocy nie będzie w stanie kontynuować gry. Żegnany brawami były piłkarz wielu mazowieckich klubów, chociażby Żyrardowianki, MKS-u Piaseczno, Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, Sparty Jazgarzew. Jan Dzigała był jednym z tych piłkarzy, którzy przed tygodniem trafili do siatki w Białymstoku. To on był strzelcem gola na 2:2. Gola, który ostatecznie przypieczętował punkt Wiktorii zdobyty na Podlasiu. Już niespełna 10 minut do końca. Teraz Bartosiak jest na lewym skrzydle. Bartosiak wycofanie, dośrodkowanie w kierunku... przepuścił piłkę Zdybowicz. Próbował zamykać akcję Łukasz Wroński. Jeszcze jedna próba dogrania z lewej strony. Wroński. Wroński! Szukał tym podaniem Zdybowicza. Wybijają piłkę gracze w żółtych strojach. Cały czas w posiadaniu futbolówki GKS Bełchatów. Dobre podanie teraz do Wrońskiego. Wroński czy zdążył? No. Będzie rzut rożny, a zatem zdaniem arbitra jeszcze Łukasz Wroński zdołał dosięgnąć tej piłki, zanim ta opuściła linię końcową, odbita od jednego z zawodników Wiktorii. Futbolówka wychodzi za linię końcową, będzie rzut rożny. Serhii Napołow i Bartłomiej Bartosiak, krótko rozegranie. Napołow, tym razem miękka wrzutka. Julian Świątek próbuje oddalić zagrożenie. Ochocki. I znów rozegranie na prawą stronę do Napołowa. Serhii Napołow utrzymał się przy piłce. Napołow i będzie rzut wolny. Był zahaczany przez, zdaje się, Stanisława Ławcewicza, czy też, nie, przepraszam, to był Patryk Wielgosz, ten, który faulował. No i znów duet Bartosiak-Napołow ustawiony przy piłce. Już zapewne ustalili, jaki wariant wybiorą. Odchodzi Bartosiak, będzie dośrodkowywał gracz z Ukrainy. Znów cały zespół Wiktorii we własnym polu karnym. Serhii Napołow krótko do Bartosiaka. Bartosiak indywidualnie, Bartosiak! Wyczyszczona ta piłka, jeszcze strzał, ale tam było zbyt gęsto, żeby piłka mogła znaleźć drogę do bramki. Oddalenie piłki. Uderzenie, jeszcze ta piłka nie wyszła, jest tutaj znów Napołow, Serhii Napołow schodzi na prawą nogę, Napołow musi wycofać, Nowak! Uderzenie nad bramką. No, fragment, kiedy Bełchatów utrzymywał się dłużej pod polem karnym Borysa Kwiatkowskiego i Wiktorii, ale cały czas brakuje celności, brakuje gościom pomysłu przede wszystkim na zmylenie obrony gospodarzy i zaskoczenie Borysa Kwiatkowskiego. Rozpoczyna Kwiatkowski. 5 minut do końca podstawowego czasu gry. Cały czas na tablicy wyników 1:0 dla gospodarzy po trafieniu Konrada Rudnickiego, który z powodu urazu musiał opuścić plac gry. No i dośrodkowanie, i jeszcze nie koniec! No i teraz kapitalna interwencja, ale będzie rzut karny. Będzie rzut karny, no protestuje w tej chwili Stanisław Ławcewicz, bo to on zablokował ten strzał, ale zdaniem arbitra uczynił to poprzez zagranie ręką. Przepraszam, to Filip Arak zagrywał ręką. On cały czas jest w rozmowie z arbitrem, ale decyzja pana Adama Marczuka jest nieodwołalna. Łapie się za głowę jeszcze Borys Kwiatkowski. Nie wierzy w to. że za chwilę będzie musiał stanąć oko w oko w jednym z zawodników GKS-u Bełchatów. Arbiter każe mu cofnąć się na linię bramkową. Do piłki podejdzie Bartłomiej Bartosiak. Cały czas nie dowierza Borys Kwiatkowski. Sędzia po raz kolejny nakazuje mu stanąć na linii bramkowej. Rozlega się coraz głośniejsze buczenie na trybunach. No i zobaczymy, kto tutaj będzie górą. Bartosiak czy Kwiatkowski? Jeszcze sędzia sprawdza ustawienie zawodników poza polem karnym. Każe cofnąć się niektórym piłkarzom. Uwaga, jest gwizdek. Bartłomiej Bartosiak, Bartosiak czy Kwiatkowski? Kwiatkowski! Borys Kwiatkowski! Ależ fantastyczna obrona! Doskonale wyczuł intencję strzelca. I Bartłomiej Bartosiak, który kiedyś strzelał gole Lechii Warszawa, dziś nie jest w stanie przynajmniej z rzutu karnego pokonać Borysa Kwiatkowskiego. Fantastyczna interwencja młodego bramkarza. Borys Kwiatkowski, rocznik 1999. Cały czas przy piłce GKS Bełchatów. Już w tej chwili cały zespół Wiktorii jest na własnej połowie, włącznie z napastnikami Świątkiem, Dzigałą, Śliwką. Ponownie na lewej stronie konstruuje swoją akcję zespół gości. Ochocki jest na prawej stronie. Ochocki, Skórecki, Napołow. Znów dogranie do lewej strony. Ponownie Serhii Napołow. Nie było dośrodkowania, teraz próbował przejąć piłkę Mariusz Holik, nic z tego nie wyszło. No i cały czas na lewej stronie szuka swojej szansy Bełchatów. Uwaga, Zdybowicz, ale z takim strzałem Kwiatkowski nie miał najmniejszego problemu. Już niespełna 2 minuty do końca podstawowego czasu gry pierwszej połowy. Zobaczymy, o ile arbiter ewentualnie przedłuży tę część spotkania. Jak na razie na brak emocji absolutnie narzekać nie możemy. Odskoczyła teraz piłka jednemu z zawodników z Bełchatowa i jeszcze na 1,5 minuty przed końcem Wiktoria wznowi grę z rzutu z autu na połowie przeciwnika. Podeszli teraz nieco wyżej gracze trenera Ryczkowskiego. Wielgosz. Faulowany był Jan Dzigała, przytrzymywany przez Mariusza Holika. No i będzie chyba, obejdzie się chyba bez upomnienia dla zawodnika z Bełchatowa. Mariusz Holik bardzo mocno nie zgadza się z decyzją arbitra. Będzie dogrywał piłkę z rzutu wolnego Maciej Wilanowski. Cały zespół Wiktorii, wyłączając bramkarza, na połowie przeciwnika podeszli wyżej gospodarze, licząc, że w tych ostatnich sekundach pierwszej połowy jeszcze zdołają podwyższyć prowadzenie. Wilanowski zagranie w kierunku dalszego słupka. Zacznie od bramki Leonid Otczenaszenko. Maciej Wilanowski, mówiłem o tym, 2 asysty w tym sezonie. Wcześniej grał w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. 2 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Maciej Wilanowski wcześniej Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Polonia Warszawa, Legionowia, Unia Skierniewice, a zatem to jego doświadczenie na poziomie centralnym już naprawdę, naprawdę spore. Jeszcze jedna akcja Bełchatowa. Patryk Ochocki, Sebastian Ochocki, oddanie piłki do Nowaka. Znów próba rozegrania na lewą stronę. Wroński, Łukasz Wroński tutaj był pod pressingiem, musiał ratować się odegraniem do obrońców. Bartosiak. Holik. Napołow, Serhii Napołow, czy jeszcze znowu będzie próbował dośrodkowywać. Na razie oddał mu piłkę Wroński. Napołow odgrywa do środkowego obrońcy. Mariusz Holik. Trzeboński do Napołowa. Wroński. Jeszcze będzie szansa, myślę, na dośrodkowanie. Chyba że zdecydują się Bełchatowianie na inne rozegranie tej akcji. Bartosiak. Próba strzału z dystansu. Zablokował to Patryk Wielgosz. Jeszcze nie koniec akcji gości. Ochocki jest niepilnowany na prawej stronie. Ochocki dobrze blokuje to dośrodkowanie. Patryk Wielgosz. No ale zdaniem sędziego to było zablokowanie dośrodkowania ręką i odrzutu wolnego ze skraju pola karnego jeszcze w pierwszej połowie zaczną goście. Ponownie Napołow i Bartosiak ustawieni przy piłce. Który z nich będzie dogrywał piłkę? Tym razem Bartosiak krótko przed pole karne. Ochocki. Zobaczmy, Skurecki, miękka wrzutka i uderzenie Łukasza Wrońskiego obok bramki. W tym momencie arbiter kończy pierwszą połowę tego meczu. Do przerwy w hicie grupy pierwszej, trzeciej ligi Victoria Sulejówek prowadzi 1-0 z GKS-em Bełchatów. Gol Konrada Rudnickiego w 11 minucie, w 28 minucie czerwoną kartkę otrzymał Rafał Dębski. A później jeszcze sam Rudnicki musiał zejść z boiska z powodu kontuzji. Później mieliśmy jeszcze obroniony rzut karny przez Borysa Kwiatkowskiego, a zatem na emocje narzekać nie mogliśmy. Jestem pewien, że te będą również w drugiej połowie, a zatem zapraszam Państwa ponownie za kilkanaście minut. Przed nami przerwa. Witamy Państwa po przerwie. Mecz 10. kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. Victoria Sulejówek prowadzi do przerwy z GKS-em Bełchatów 1-0 po trafieniu Konrada Rudnickiego w 11 minucie meczu. Jedna zmiana w przerwie w zespole z Bełchatowa. Na boisku pojawił się grający z numerem 18 Szymon Sarnik. Przed przerwą jedna zmiana również w drużynie gospodarzy z powodu urazu. Boisko musiał opuścić grający z numerem 7 Konrad Rudnicki. Jego miejsce zajął grający z 10 Jan Dzigała. Za dwie żółte kartki plac gry zmuszony był też opuścić grający z numerem 6 w drużynie Wiktorii Rafał Dębski. Sobota 30 września. Ostatni dzień września. Dzisiaj życzenia imieninowe przyjmują Grzegorz, Zofia oraz Hieronim. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tłumacza, a w Polsce jest to Dzień Archiwisty oraz Dzień Muzyki Country. Zaczęła drużyna z Bełchatowa. Próba dobrego, mocnego zagrania na prawą stronę do Szymona Sarnika, który zameldował się chwilę temu na boisku, ale ta próba do grania piłki nieco za mocna i futbolówka ląduje w rękach Borysa Kwiatkowskiego, jednego z bohaterów Wiktorii w pierwszej połowie. Borys w 42 minucie obronił rzut karny wykonywany przez Bartłomieja Bartosiaka, najlepszego jak na razie strzelca GKS-u Bełchatów w tym sezonie i trzeciego strzelca całej ligi. Znów próba zagrania na prawą stronę, tym razem do Przemysława Zdybowicza i ponownie od rzutu z autu zacznie Wiktoria. Patryk Wielgosz. Bez zmian w przerwie w drużynie z Sulejówka. A zatem pozwolą Państwo, że szybko przypomnę składy, w jakich grają obie drużyny. Zespół gospodarzy w bramce Borys Kwiatkowski. Dalej 3 Konrad Śliwka, 9 Julian Świątek, 10 Jan Dzigała, 19 Maciej Wilanowski, 20 Marcin Kozłowski, 23 Sebastian Pindor, 25 Patryk Wielgosz, 44 Stanisław Ławcewicz i 77 Filip Arak. Goście z Bełchatowa wybiegli na boisko po przerwie w następującym składzie. W bramce Leonid Otczenaszenko z jedynką, z dwójką. No i będzie żółta kartka dla jednego z graczy GKS-u Bełchatów. Rzut wolny dla Wiktorii. Dokończę skład gości. 2 Mateusz Szymorek, 3 Miłosz Nowak, 5 Jarosław Trzeboński, 7 Bartłomiej Bartosiak, 9 Przemysław Zdybowicz, 15 Sebastian Ochocki, 17 Serhii Napołow, 27 Mariusz Holik, 30 Łukasz Wroński, 6 Patryk Skórecki. No i kontratak Bełchatowian. Uwaga, Wroński. Zablokowana jego akcja. Napołow ma z lewej strony jednego z kolegów. Dogranie do Bartosiaka. Bartłomiej Bartosiak. Płaskie dośrodkowanie. Piłka wybita w aut. I zaczął Mateusz Szymorek, kapitan zespołu. Napołow. Rozegranie do prawej strony. Tam poradził sobie Wielgosz. Nie było faulu, będzie rzut z autu dla gospodarzy. Mateusz Szymorek, kapitan zespołu brunatnych. Niemal cała kariera spędzona właśnie w zespole z Bełchatowa. Na koncie 3 mecze rozegrane w Ekstraklasie, jeszcze w ekstraklasowym GKS-ie Bełchatów. No niestety dla niego wszystkie 3 jego drużyna przegrała. Teraz Napołow. Dobrze przejął jeden z zawodników Wiktorii. Nie udała się próba szybkiego wyjścia z kontratakiem. Już rozpoczął grę Napołow. Wycofanie do Mariusza Holika. Ten odgrywa do Jarosława Trzebońskiego. Znów lewą stroną próbuje zbudować swoją akcję Bełchatów. Nie udało się podanie Miłoszowi Nowakowi do Bartosiaka. Wraca futbolówka na prawą stronę. Sebastian Ochocki. Teraz dobrze tu się znalazł jeden z zawodników. Nieudany rajd prawą stroną. Piłka wychodzi na aut bramkowy. Mówiłem o tym obronionym rzucie karnym Borysa Kwiatkowskiego. Zresztą wszyscy Państwo widzieli. W poprzednim sezonie w czwartej lidze Borys nie obronił ani jednej jedenastki. kilkukrotnie stawał oko w oko z zawodnikiem ustawionym na 11 metrze i ani jednej 11 nie zdołał obronić tutaj po ubiegłotygodniowej absencji spowodowanej kłopotami zdrowotnymi. Borys wraca do bramki i wraca w wielkim stylu. Dalekie zagranie pod pole karne Bełchatowa, to się jednak nie udało, jest Bartosiak, poradził sobie z Ławcewiczem, Bartosiak jeszcze raz, Ławcewicz znów górą, tutaj piłkarz Bełchatowa, Zdybowicz, dobre rozegranie prawą stroną, strzał na bramkę obok, a strzelał Sebastian Ochocki. No ma pretensje w tej chwili grający z 30 Łukasz Wroński, że był ustawiony na linii 14 metra, ale on nie doczekał się na podanie. Sebastian Ochocki postanowił wykończyć akcję indywidualnie. Zaczyna Kwiatkowski, podanie do Konrada Śliwki, Śliwka, zgranie do Świątka, ten przegrywa pojedynek z Szymonem Sarnikiem, zawodnikiem, który pojawił się w przerwie na boisku. A rozpoczną gospodarze od rzutu z autu. My oczywiście zapraszamy Państwa do tego, żeby polubić, dawać łapki w górę pod tą transmisją, subskrybować YouTube'owy kanał Wiktorii Sulejówek. Już naprawdę niewiele brakuje do tego, żebyśmy mieli 1000 subskrypcji. No i oczywiście zachęcamy do tego, żeby kibicować Wiktorii i wspierać klub. Teraz dośrodkowanie za mocne jeszcze, tutaj jest Mateusz Szymorek z lewej strony zamykający całą akcję. Szymorek dośrodkowanie, piąskuje piłkę Kwiatkowski. Nie doszedł do niej Kozłowski, przejęli goście. Teraz całym zespołem niemal grający na połowie Wiktorii. Łukasz Wroński, indywidualna akcja. Wroński, dobre zejście. Wroński jeszcze przy piłce. Bełchatów, Serhii Napołow. Odegranie piłki do Ukraińca przez Bartosiaka, Bartłomiej Bartosiak. Skórecki, rozciągnięcie na prawą stronę. Do Sebastiana Ochockiego, Ochocki w dryblingu z Wielgoszem, Ochocki poradził sobie bardzo dobrze z Wielgoszem, zablokowane dośrodkowanie, będzie rzut rożny, natomiast tutaj piłkarze GKS-u Bełchatów domagają się rzutu karnego za zagranie ręką. Arbiter takiego zagrania jednak nie widział i za chwilę z narożnika boiska rozpocznie zespół trenera Bogdana Jóźwiaka. No i znów duet Bartosiak na Połow w narożniku boiska. Oni dziś wykonują wszystkie stałe fragmenty gry. Będzie dośrodkowywał wykonawca niestrzelonego rzutu karnego, Bartosiak. Przed pole karne do Napołowa, Napołow. Napołow w pojedynku z Ławcewiczem. Bartosiak, ponownie były zawodnik Ligi Ukraińskiej. Odegranie znów na prawą stronę, Serhii Napołow, dośrodkowanie w kierunku dalszego słupka i kapitalnie teraz broni Borys Kwiatkowski. Wyszedł z tej próby, myślę, dośrodkowania całkiem dobry strzał, piłka zmierzała pod poprzeczkę, ale Borys Kwiatkowski, jeden z bohaterów w pierwszej połowy, nie stracił czujności, przeniósł piłkę nad bramką. Już rozegrany rzut rożny, jest tutaj Serhii Napołow, dośrodkowanie, nikt tego nie zdołał zamknąć, skakał do piłki jeden z graczy z Bełchatowa, ale ta była dograna zbyt wysoko, żeby można było z tego oddać celny strzał na bramkę. No właśnie, a propos celnych strzałów, to poza tym rzutem karnym w pierwszej połowie GKS Bełchatów nie oddał ani jednego celnego strzału na bramkę Borysa Kwiatkowskiego. Od początku drugiej połowy zarysowuje się coraz wyraźniejsza przewaga gości, no ale przypomnijmy, Wiktoria gra w osłabieniu. W 28 minucie boisko musiał opuścić Rafał Dębski i to już druga taka sytuacja w tym sezonie, kiedy Dębski schodzi z boiska za 2 żółte kartki. Poprzednio w taki właśnie sposób osłabił swój zespół 4 tygodnie temu, 2 września w meczu z przegranym 0-1 z Wartą Sieradz. ciągle nie zanosi się na to, aby miały być jakieś dalsze korekty w składach obu drużyn. Trener Łukasz Ryczkowski ma cały czas w odwodzie poza bramkarzem Juliuszem Koprowiczem ma Konrada Gasiula, Joachima Majchrzaka, Mikołaja Misiaka, Szymona Jonasza oraz Kamila Wróbla. Natomiast trener Bogdan Jóźwiak może skorzystać z usług bramkarza Jakuba Kowalskiego, Huberta Karpińskiego, Mikołaja Boćka, Dawida Woźniakowskiego, Kamila Mizery, Klaudiusza Krasy i Jakuba Szczepaniaka. Klaudiusz Krasa, numer 22, na ławce rezerwowych cały czas, jeden z tych piłkarzy, którzy strzelili gole w środę w wygranym 2-0 meczu z Lechią 2 Tomaszów Mazowiecki w okręgowym Pucharze Polski. No i znów próbuje Bełchatów to z lewej, to z prawej strony. W tej chwili cały zespół gości z wyłączeniem bramkarza. Na połowie przeciwnika uderzał Serhii Napołow z voleja. Przepraszam, to był Przemysław Zdybowicz, były napastnik krakowskiej Wisły na Rejmonta. Kilka występów bez ani jednego gola. Teraz uderzenie z voleja, piłka przeleciała nad poprzeczką. Jedenaście minut gry po przerwie za nami. Od początku przeważa GKS Bełchatów, ale jak na razie nie mamy zmiany rezultatu. Wciąż prowadzą gospodarze 1-0. W przyszłym tygodniu Wiktorię czeka wyjazd do Zambrowa na mecz z przedostatnią w tabeli Olimpią Zambrów. GKS zagra u siebie z zespołem Warty Sieradz. O tym może za moment, bo teraz zobaczmy, Julian Świątek dostał piłkę od Konrada Śliwki. Przewinienie w ataku Jana Dzigały. A rozpocznie GKS Bełchatów. Goście w przyszłym tygodniu mają mecz u siebie z Wartą Sieradz, natomiast na kolejne spotkanie tutaj przy ulicy Krasińskiego 6 w Sulejówku zapraszamy za 2 tygodnie. Godzina nie jest jeszcze potwierdzona, natomiast najprawdopodobniej będzie to sobota, 14 października 2023 roku w Dzień Nauczyciela. Wiktoria zagra mecz z drużyną Legii 2 Warszawa. Cały czas przy piłce GKS Bełchatów, Bartłomiej Bartosiak, Napołow. Coraz głębiej ustawiona linia defensywy Wiktorii Sulejówek. Dobre teraz podanie, Łukasz Wroński. Wroński, strata piłki. Bardzo dobra interwencja Patryka Wielgosza. Wielgosz, no próba dalekiego zagrania i uruchamienia tym podaniem Jana Dzigały. Ale Dzigała był osamotniony, syn byłego piłkarza wielu polskich klubów, znanego głównie z występów w Polonii Warszawa, Dariusza Dzigały, związany z Jan Dzigała z Sulejówkiem od dekady. Miał raptem 1 sezon przerwy na występy. O, i teraz mocne starcie, spróbował uderzać Przemysław Zdybowicz. No i to zdaje się będzie kartka, tak jest. Ucierpiał jeden z graczy Wiktorii, leży w polu karnym, zapewne będzie potrzebna tutaj pomoc medyczna. Ucierpiał Patryk Wielgosz, szczęśliwie powoli podnosi się już z boiska. A kartkę otrzymał grający z numerem 6 Patryk Skurecki. No, teraz Borys Kwiatkowski wygania swoich kolegów jak najdalej od pola karnego. Chce wznowić grę dalekim wykopem. Podszedł w tej chwili Zdybowicz bliżej, wywierając pressing na bramkarzu. Żółta kartka dla Kwiatkowskiego za opóźnianie wznowienia gry. No i dalekie wybicie Kwiatkowskiego na Konrada Śliwkę. Ten nie zdołał wywalczyć piłki. Wilanowski, dobry przechwyt. Maciej Wilanowski. Wilanowski poradził sobie z 2 przeciwnikami. Ławcewicz. Będzie rzut z autu dla GKS-u Bełchatów. rozpoczął Mateusz Szymorek, kapitan zespołu. Dalekie zagranie do Zdybowicza, ten nie opanował piłki. I rozpoczną gospodarze, konkretnie Stanisław Ławcewicz. Ale niespecjalnie jego koledzy pokazują się do gry. Teraz podszedł Julian Świątek, przepraszam, to Jan Dzigała. Odegranie z pierwszej piłki do Konrada Śliwki. Śliwka wywalczył rzut rożny. No i po 15 minutach gry w drugiej połowie w końcu mamy pierwsze wyjście pod pole karne GKS-u Bełchatów, zakończone czymś więcej niż pojedynkiem pojedynczego piłkarza z dwójką czy trójką obrońców. Konrad Śliwka wywalczył rzut rożny. Marcin Kozłowski ustawił piłkę, były piłkarz Pogoni Siedlce ze sporym doświadczeniem na poziomie drugiej ligi. Będzie dogrywana piłka odchodząca. Kozłowski mocno w pole karne. Jeszcze próbują się utrzymać gospodarze. Maciej Wilanowski bardzo ofiarnie walczył tam o piłkę z jednym z zawodników gości. Ucierpiał teraz Stanisław Ławcewicz w tym pojedynku. Jakiś kłopot zdrowotny ma również Szymon Sarnik. Na razie jedyny zawodnik wprowadzony z ławki w drużynie GKS-u Bełchatów, ale zapowiada nam się kolejna zmiana w zespole gości, bo gotowy do wejścia jest ten piłkarz, o którym mówiłem, strzelec gola w środowym meczu okręgowego Pucharu Polski, Klaudiusz Krasa, numer 22. Za moment, kiedy tylko sędzia wyrazi zgodę, zamelduje się na boisku. Korzystają znów piłkarze Wiktorii z tej przerwy na uzupełnienie płynów. I Klaudiusz Krasa już w tej chwili melduje się na placu gry. No i teraz Leonid Otczenaszenko rozpoczął z Jarosławem Trzebońskim. Skórecki teraz, dobra seria podań z pierwszej piłki. Nie doszła piłka do Zdybowicza, ale ten natychmiast wywiera pressing na Kwiatkowskim. No i golkiper Wiktorii zmuszony jest do dalekiego wybicia piłki w aut. Piłka dla gości. Dwie zmiany w zespole z Bełchatowa, ciągle tylko jedna wymuszona korekta w składzie Wiktorii Sulejówek. Wymuszona oczywiście kontuzją strzelca gola Konrada Rudnickiego. Znów GKS Bełchatów. Wycofanie do Otczenaszenki. Trzeboński ma z lewej strony kapitana zespołu Mateusza Szymorka. Zagranie do przodu Bartosiak. Napołow, Bartosiak. Oddaje piłkę do tyłu Klaudiusz Krasa. I szukają teraz możliwości dośrodkowania lub strzał z dystansu zawodnicy trenera Bogdana Jóźwiaka. Jest Mateusz Szymorek z lewej strony. Będzie rzut rożny. No i teraz mocno tutaj zdenerwowany sposobem krycia przeciwnika trener Łukasz Ryczkowski. Będzie rzut rożny. No i znów duet Bartosiak Napołow w narożniku. Dośrodkowanie w kierunku Zdybowicza. Jeszcze tutaj był Marcin Kozłowski. Ponownie Serhii Napołow, jeden z najaktywniejszych dzisiaj piłkarzy na boisku. Napołow, dośrodkowanie prawą nogą. Zażegnane póki co to niebezpieczeństwo. Faulowany był w tej sytuacji jeden z graczy Wiktorii. Żółta kartka dla, zdaje się, Łukasza Wrońskiego. Na razie jeszcze nie wiemy, czy będzie tutaj potrzebna pomoc dla piłkarza gospodarzy. Tak, jest wezwana pomoc, leży cały czas na boisku Jeden z zawodników w żółtym stroju. No i teraz, korzystając z tej przerwy, to piłkarze GKS-u słuchają uwag swojego trenera. Bogdan Jóźwiak i jego asystenci cały czas przy linii bocznej, udzielają wskazówek Bartosiakowi i Napołowowi. No, wydaje się, że ze zdrowiem kontuzjowanego chyba Filipa Araka wszystko w porządku. I za moment od rzutu wolnego zacznie Kwiatkowski. Na prawą stronę w kierunku Konrada Śliwki. Śliwka, uwaga, Wilanowski. Maciej Wilanowski, Wilanowski, kapitalny zwód, Wilanowski, ach, jaka szkoda. Zacznie od bramki Otczenaszenko. Maciej Wilanowski, doskonała indywidualna akcja, świetny dribbling, no ale myślę, że to był o jeden, może dwa zwody za daleko. Znalazł się nieco za blisko linii bramkowej, za blisko bramkarza w GKS-u i nie miał już tam możliwości odegrania piłki do kolegi lub oddania strzału, ale mimo wszystko należy pochwalić Macieja Wilanowskiego za tę akcję. I ponownie GKS Bełchatów, Szymorek na lewej stronie. Szymorek Napołow do Jarosława Trzebońskiego. Przegranie piłki na prawą stronę, Klaudiusz Krasa. Zobaczmy, Sebastian Ochocki. Ochocki, nie było faulu i zacznie GKS Bełchatów od rzutu rożnego. Tym razem sam Bartłomiej Bartosiak udał się do narożnika, ale blisko niego jest Napołow. Ten duet no, ma dzisiaj monopol na wykonywanie rzutów rożnych. Próba strzału Przemysława Zdybowicza zablokowana. Cały czas w posiadaniu piłki goście. Napołow. Serhii Napołow, dobra interwencja Patryka Wielgosza, będzie kolejny rzut rożny dla gości. Przepraszam, to była interwencja Sebastiana Pindora. Wycofanie teraz przed pole karne. No i to może być okazja dla kontrataku. Ach, uciekła nieco ta piłka Julianowi Świątkowi. Wybija piłkę daleko w aut Szymon Sarnik. I będą dwie zmiany w zespole Wiktorii Sulejówek. Na boisku meldują się grający z numerem 80 Kamil Wróbel oraz z numerem 14 Joachim Majchrzak. Opuścili boisko Konrad Śliwka, numer 3 oraz Marcin Kozłowski, numer 20. Zaczynają gospodarze. Znów podniósł się doping miejscowych kibiców. I ponownie Bełchatów na lewą stronę. Do kapitana Mateusza Szymorka. Zaczną goście od rzutu z autu. Szymorek. No i był tutaj faulowany. Żółta kartka Dajana Dźwigały. Był w tej sytuacji faulowany Klaudiusz Krasa. I od kolejnego rzutu wolnego rozpocznie GKS Bełchatów. No i chyba poskutkowały uwagi trenera Bogdana Jóźwiaka, bo nie podchodzą już do piłki dwaj zawodnicy Bartosiak i Napołow. Teraz sam były zawodnik klubów ukraińskich ustawił piłkę. Jednoosobowy mur Wiktorii Sulejówek. I uwaga, rzut wolny Serhii Napołow. Wysoko zawieszona ta piłka na pozycji spalonej. Jej adresat, co bardzo wyraźnie zasygnalizował arbiter boczny I od rzutu wolnego rozpocznie Borys Kwiatkowski. 20 minut 20 sekund do końca podstawowego czasu gry. Na razie w drugiej połowie wynik bez zmian, pomimo dużej przewagi GKS-u Bełchatów. Na piłka nie wpadła już do siatki w tej połowie. Nadal 1-0 dla gospodarzy. Teraz Wielgosz, próba zagrania do przodu, nie ruszył do tej piłki Świątek. Bartłomiej Bartosiak. Odegranie do linii obronnej, ale znów całym zespołem próbuje atakować GKS Bełchatów. Napołow na lewą stronę do kapitana zespołu. Wroński, znów Serhii Napołow. Ileż razy on dzisiaj już obsługiwał podaniami swoich kolegów. Przemysław Zdybowicz, dogranie do prawej strony. Tam był Patryk Wielgosz. Uwaga, teraz... Dobra próba podania jeszcze przed szansą GKS Bełchatów. Ciągle mają piłkę. Goście, To była próba strzału, ale kąt był zbyt ostry, żeby piłka mogła dolecieć do bramki. Napołow. Płaska próba dośrodkowania. No i muszą tutaj uważać w tej chwili zawodnicy z Wiktorii, bo Bełchatów jest w gazie, ale bardzo inteligentne nabicie Klaudiusza Krasy i od autu rozpoczną gospodarze. Daleki wyrzut Stanisława Ławcewicza. Joachim Majchrzak pociągał za koszulkę Mateusza Szymorka. Arbiter nie dopatrzył się